Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Felsbruna. Odcinek 55. No, niestety. Oj, przepraszam. Jest czwartek, jak ten film nagrywany, jest 9:30, także za pół godziny powinien ten film wlecieć, ale nie wyrobię się, dlatego wleci o 11, ale to. Myślę, że chyba nie będziecie mieli za złe to, ale. No po prostu, no, nie wyrobiłem się i tyle. Tyle w temacie, bo wczoraj był dosyć długi live, prawie 8 godzin, także no. A nie było czasu wczoraj, żeby nagrać odcinek ten. Dlatego nagrywam sobie go dzisiaj. A że dzisiaj miałem praktykę zdalną, półtorej godziny, dosłownie 3 minuty temu się skończyła. No. Także trzeba było. Po prostu. Wy będziecie mieli później odcinek, ale to nie znaczy, że nie będzie się odcinka. Trzeba tą systematyczność utrzymać, bo ciągle o 10, a 10 był. Nie? Ale co ja za to mogę, że nie miałem nagranego? Dobra, tu sobie zrobimy poprzeczniak, się przejedziemy dwa razy z tej strony, bo ty drzew chce zawracać elegancko. Będzie gitara. No tam trzeba będzie jedną próbkę gleby dobadać. Ale to coś się zrobi po odcinku. Trzeba będzie tam jedną próbkę dorobić, co? Na rogu. Także no, ciekawie. Albo zrobię dwie. Dobra, i powiem wam, że siejemy tutaj pszenicę na całym kawałku. Na polu numer 10 będzie, że... Nie wiem co. Muszę zobaczyć, czy tam podobnie pasuje, bo może soja będzie 1-0. No tu rypie pszenicę, bo po rzepaku nie. A tam był jęczmień, czy tam był owiec, no to może. Może. Coś z tego dać. A i z owsa dało 160 ton. Dało owsa. No także nawet fajna liczba, powiem wam. 160 ton. Elegancko. Fajnie się tym fendem sieje. Oby więcej odcinków sieło. Dobra, tu nie robię poprzeczniaczka, bo tu mam na 3 przejazdy. Także jeden nawrót i bym miał już tutaj zasiane, także nie opłaca mi się tu poprzeczniaczka nawet robić. No jeden raz to sobie nawrócę tak, jakoś. No fend niestety pod górkę no, schodzi. Znaczy jeszcze trochę, w sumie też nie pomyślałem, bo jest połączone pole, nie? Jeszcze pomyślałem, mogłem w drugą stronę to siać w ogóle. Ale tu od drogi sobie zrobić poprzeczniak i siać po prostu tak. By też było fajnie w tą stronę siać. Bo na pewno jest dużo dalej. Jo, przecież tak jest dalej w tą stronę niż w tą. Ale dobra. Już ten jeden sezon sobie tak przesiejemy. Ale już będę kosił, będę trzeba pamiętać, że w drugą stronę kosić. Dobra, czarny fen, czarny ciemnik i jedziemy. Robotka idzie. 15 metrów, no to robota musi iść. A i w kolejnej części odcinka drugie będziemy sobie prasować słomę. Na polu numer 10. Nie wiem czy całą, ale... Ale ile sprasujemy, tyle sprasujemy. No to tak 25 minut odcinka, więc... Maksymalnie 30. No i tak to wygląda. Słomę w koło sprasowana jest? Nie. Aha, czyli tylko ten jeden przejazd jest sprasowany, dobra. Dobrze wiedzieć. No, Edzia nie ma. Także gram dzisiaj sam. Nikogo nawet nie prosiłem, bo nie wiem, czy by ktoś chciał. Nie wiem, czy ktoś by chciał grać. Michaela nie ma, bo poszedł z Wilkiem. Wyrzucam. Dobrze, można i tak. Można i tak. No, Zbyku to jest agent. Nie mogę to Zbysia. Zbysia to jest taki zabawny człowiek, że... Można i tak. Ten tekst jest super, nie? Podoba mi się ten tekst. Dobra. Także Michael z Wilkiem po raz. Zbychu, nie wiem, coś tam chyba matmęła.
średnicę koła oblicza. A ja nie mam lekcji dzisiaj, no i tak. Trzeba zrobić ten odcinek z Felsbruna, wrzucić go i... I pomyśleć coś nad Osiną. I trzeba iść na Osinę nagrać na piątek. No bo ten wszystko mam przygotowane chyba prawie. Trzeba iść Osinę na piątek nagrać. A na sobotę będzie kolejny odcinek z Kolonii. Także Lux. To nie ma miniaturki niestety, ale dobra, to się... Na Kolonii nie ma miniaturki. I Kolonię już musowo w sobotę będę musiał iść. W sobotę albo w piątek pójdę na Kolonię nagrać odcinek jeden. Muszę. Bo mi się zapas kończy odcinków. A to niedobrze, to niedobrze. Może pan wyjdzie tu jeść owoce można. Rybek. Można i tak, no. Można. Można też tak. Dalek. Dobra, robotka ładnie idzie tutaj na tym polu, widzę. Siewnika nawozu ubywa. O kurde, mijak. Dobra, ale to tam może być taki mijaszek. Pozwalam. Tłok. Tłok. Może być tak. Dobra, zwykło to jej madło. No. Elegancko. Siewnik w dół i lecymy z tym siewem. Bruk. Dobra, siewnik w dół i lecimy. A ile mamy minut siewnika? Co? Ile minut mamy odcinka? 8. A to akurat jak ze siewem będzie około 15. Nie no, chociaż w sumie 7 minut nie zejdzie. Chociaż nie wiem, bo to w sumie więcej kręcenia teraz będzie. No to tak około może tyle zejść. Oj, i potem szybko na prasę wskoczyć. Coś tam sprasować. Sprasować słomę. A kolejny odcinek już będzie chyba z zimy, albo nie wiem z czego. Mamy 96 tysięcy na koncie, także fajnie, fajnie. No to właśnie, czas na 5 może lecieć przecież. Uwrać, dobra. Czas może na 5 sobie lecieć. Także Lux, Lux, Lux. Lux robota. Lux torpeda, jak to się mówi. Trzeba będzie coś pomyśleć wreszcie nad tym. Na kiszonką. Ale na kiszonkę. Bym musiał Michaela przyciągnąć. Michaela i Zbycha. Albo Edziu, nie wiem. Nie wiem, Edziu i Zbychu to nie wiem, czy to jest dobre połączenie, ale... Ale Michaela i Zbychu? No wczoraj w sumie robiłem kiszonkę z nimi. I było bardzo ciekawie. Ale tam... Mieliśmy chyba godzinę, mole numer 18, godziny cieli chyba. Inak przejazd dodawało 30 ton. A Michael przystawkę za 6 metrów to wypożyczył sobie... To wypożyczył sobie 9-metrową. No i raz Tomasza dokosiliśmy i to było ciekawe. Ale robotka szła.
Uwielbiam ten siewnik, on jest kocurem ten siewnik. Że on może wszystko siać, to jest kocur, nie siewnik. Multifruit, a tak pomaga. Że to szok. Że mam jeden siewnik i no. Ale kukurydzę raczej będę starał się siać lemkenem. Chyba, że lemkena sprzedam. Ale nie. W sumie lemken jakby sprzedał, to kasę jeszcze dostał, nie? A kiszonkę zawsze można strawy robić. Oj, oj, zrąbałem z tym polem teraz, bo to miało być wyrównane i miało być ta stawione. Pastwisko dla krów miało być, ale dobra, walić. O nie w tym sezonie. Jeszcze bardziej się przygotuję pod krówki. Będę tu miał słomę, to się przygotuję pod krówki, wtedy bardziej będę myślał, gdzie trawę zasiać. Trawę pod górą chyba to się nie. Nasianko. No i dobra, i zasiane, i lecimy na kolejne pole. Jak to z pół do zmiany tam wychodzi, nie wiem, ale nie będę siał tego. Na razie nie będę siał, tylko zostawię sobie fenda tutaj. I będę prasował tą słomę, chociaż całej nie sprasuję na odcinku, ale... Jak tu z pół do zmiennikiem. Ale i chcę zboże, czyli soja 0,95 będzie pewnie. Jak zawsze. Ale jest to zboże. No, 0,95, ale to jest duże pole. Czy trochę tej soi by dało? No i chyba polecimy tu z soją. Także lecimy z tą soją. Oczywiście tutaj było koszone. Tutaj było koszone tym, nowym kombajnem przecież, nie? Było John Deere koszone. Jak wiecie, lub nie wiecie. My to po odcinku za dzień kosiliśmy. I godziny chyba już na kombajnie nabita jest. Także ciekawe, ciekawe. Na kombajnie już godzina chyba jest nawet. Albo nawet nie wiem ile. Zresztą zaraz zobaczę, bo tu sklep nie reaguje na tej mapie. Nawet godzina 4. No to ładnie. 1,4 motogodziny już nabite na kombajnie. A dopiero był kupiony. Także no, kozak. Także no, tutaj trochę schodzi, zanim się skosi te pola. I to jednym kombajnem. Ale zbiornik ma duży, większy. Tutaj na pewno dużo ratuje ten zbiornik. Ale spokojnie, kupimy drugi kombajn. Jeszcze trochę i będzie... Będzie blunk! W konfiguracji 30 ton. Najprawdopodobniej. No nie będę konfigurował go na 60, bo nie opłaca się na razie. O, jeszcze kombajn został na polu. Ale dobra, bo ja tej strony tak nie będę pracował. Od tej strony i tak nie będę pracował, także wyrąbane. Milenka gra teraz Farming Simulator 19, a to super. Ten Mike. Dobra, elegancko. On pusty jest pusty. A, czyli po prostu tak jak skończyłem, tak go zostawię, no to super. Oj. Taki nawóz tej słomy, że sztajer nie daje rady. No zdycha z tą pracą, szczerze mówię. No, no co, 11 na godzinę? 10? 10 na godzinę? No to kurde, trochę zejdzie, tam się sprasuje tę słomę. No ale też grube wały są nawalone od tego kombajnu.
Nie może pod górę podjechać. Dobra, ale tu jest w miarę płaskie pole. W miarę. Że powinien sobie dać radę. Ten sztajerek. Powinien dać radę, nie? Jak nie, to będzie problem. Dobra, mamy 15 minut, także... Jest dobrze. A będę wyłączony na wrotach klasy, żeby nie tracił na mocy, chłop. Dobra, i leci przejazd. Belki na 20 tysięcy. Oczywiście, żeby jak najmniej było tych belek. No mamy 97 tysięcy, także ładnie. Także przez zimę myślę, że będzie stać mnie na drugi zestaw taki sam. Znaczy oczywiście inny, nie? Się taki sam, no, że 15-metrowy siewnik z ciągnikiem. No ale to już będzie fair. Może fair, może nie. Zobaczymy co to będzie. Co to będzie? Kto to będzie? Jaki ciągnik będzie? Tego nie wiecie. Szczerze mówiąc, to też nie wiem, ale... Chyba raczej wiem, co kupię. Skoro jest fan, no to John Deere musi być, nie? Także no, prawdopodobnie John Deere będzie, albo może 1000 barów. Nie wiem, kto to wie. Tego nikt nie wie. Nawet ja sam nie wiem, jaki ciągnik będzie. Oj, ten Michael. Nigdy nie wie, gdzie są mody. Zawsze się pyta, jak się mody nazywają. No ja zawsze młody wiem, jak się nazywają i no, mam przewagę nad nim, umysłową. Michael nigdy nie wie, jak się mod nazywa. Dobra, trzeba sprasować tą słomę jeszcze. No mamy 17 minut, to jeszcze... A jeszcze z 5 minut sobie zrobiłem, tak żeby było chociaż 23. To zrobimy sobie parę przejazdów jeszcze. Pół pola myślę, że będę miał sprasowany gdzieś mniej więcej na odcinku. A drugie pół to się poza odcinkiem sprasuję, bo tam są większe górki chyba. Przecież nie wiem, czy tu jest największa górka, nie jest. Praktycznie. Na tym polu. Dobrze, to słowo na 18 nie leży, bo to pod tą górkę prasować, to łopa. Dobra, zawijamy stąd. Albo przejadę się tym przejazdem, bo tak ładnie tu wystaje. Albo jednak trzeba cofnąć. Się nie wykręciłem. Dobra, lecimy, nie śpimy. Będzie pół godziny się przesyłał, czyli jak będzie na 11 premiera, będzie idealnie. Idealnie, ale nie będzie. A Osinę jeszcze dziś muszę nagrać. Osinę dziś od razu może po odcinku pójdę nagrać sobie, czy tam o 11. Idę sobie od razu Osinę nagrać, żeby mieć już po prostu i ją wrzucić na jutro. 90 chyba czwarty odcinek. Także te odcinki już się takie numerki robią, że... Są takie numerki, duże. No, że z Osiny będzie stuwa jak nic. Musi być. Nie ma innej opcji. Coś na Osinie postawię ten panel, także tam kasa też kręci już. Także to też już jest plus jakiś. On zawsze te 10 tysięcy dziennie tam dokłada do interesu. A tutaj są dwa panele i tu kręcą... Nie, więcej niż 10 tysięcy chyba. Znaczy dwa panele kręcą 25 tysięcy chyba. Nie kontrakty, tylko ten. No 26 400. No.
I to dwa, tu na harcie są po 500. A tam na łatwiej jest 880. 820 chyba za godzinę. Także jeszcze ten panel na ościnie się zostawię. A co? Dostawię sobie jeszcze jeden panel na ościnie. Żeby krącił i zarabiał kasiorki więcej. Bo kasiora jest potrzebna na ościnie. Chociaż po zimie zawsze... Po zimie zawsze jest kasa, ale do zimy czekać to... No praktycznie ta kasa z panelu to idzie zawsze na ten. Na odsetki z kredytu. No właśnie, trzeba tam powoli kredyt spłacać. Bo mamy tam 900 tysięcy, prawie milion tam jest wzięty. On jest prawie milion wzięty, także grubo, grubo. Jest 900 chyba 60 tysięcy, coś takiego. I że trzeba powoli spłacać, nie? Żeby te odsetki nie były takie duże, bo tam odsetki są 4000 za milion. 4000? A codziennie 4000 jak zapierdziela, to trochę dużo, nie? No także panel będzie mi spłacał kredyt po prostu. Ale to dopiero po zimie będę spłacał kredyt, dopóki nie kupię tych landów, co chcę kupić. Bo chcę wykupić ten środek mapy. Teraz, na odcinku. Po zimie. Jak mnie stać będzie. No, powinno mnie stać być z paneli. Także ciekawa sprawa. Wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Ale już niedługo. Już niedługo tą siódemkę wykopię i będę sobie połączyć, będę miał takie fajne, duże pole tu. Trzeba się rozwijać na Felturnie, bo no. Te cztery odcinki są bardziej oglądane chyba z Felturna, widzę. No bo się kupiło nowy sprzęt, to też już ciekawie się ogląda, tak? No bo już nie ma tego... No ale Sztejerem też trzeba coś porobić, tak? Bo to jest założyciel gospodarstwa, to jest Sztejer, jakby nie patrzeć, bo ma 61 godzin nabite. Fent ma podobnie, Fent ma chyba 57? No a Fent, ten duży, czarny, to on ma... Też coś koło godziny. A dokładniej to on ma godzinę i jedną motogodzinę. No 58,3, także dobrze. Ale Fendo zostawiam, bo on będzie głównie do tura. I będą te. Będą krowy w przyszłym sezonie. Tam trzeba będzie teren wyrównać na pastwisko i się postawi. Się postawi. Będą się mnożyć krowy. I zawsze będę miał kasę z tego. Z mleka, nie? No mleko może jest za 700, ale to wolę, bo mleko się cały rok praktycznie będzie produkować. Praktycznie. Na rzepak to tylko raz w roku się zbieranie. Także taka jest różnica. A za rzepak mam tyle samo praktycznie, co za mleko. Dobra, ja mam tylko tu zasłupę do spasowania. 4 przejazdy do słupa. No i resztę poza słupem. No, czyli pół pola sprasowane. Nawet ponad pół pola. No 3 czwarte nie, ale 2 trzecie na pewno. 2 trzecie gdzieś mam walnięte. No ale szybko tymi pokasami idzie. Dobra, zaraz się będziemy żegnać. Będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, kończymy ten odcinek. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy i oczywiście na live, które są praktycznie codziennie. No chyba, że naprawdę już nie chce mi się, no to nie robię tego, to nie robię live'a. Dobra, także to będą tyle z tego odcinka, na razie trzymajcie się, cześć!